tvpodkarpacie.pl. W Polsce jest taki stereotyp, że komórki macierzyste albo szpik pobierane są z kręgosłupa, że wiąże się to z bólem ogromnym i że są igły, szpital i tak naprawdę, że można przy tym cierpieć, jakoś stracić coś. Rejestrując się w bazie dawców, trzeba pamiętać o tym, że musi być to świadoma decyzja, że nie można kierować tego modą, czy tam, że koleżanka się zapisała, to ja też się zapiszę, ponieważ no, nie wypada odmówić, nie można odmówić, ponieważ najczęściej taka osoba, której po prostu odmówimy, ona umiera. I dlatego ważne jest, żeby być świadomym tego, że jeżeli zadzwoni telefon, to po prostu trzeba ten szpik oddać, czy komórki macierzyste. Jeżeli już zadzwoni telefon i do tego potencjalnego dawcy i on odmówi tam przy pierwszym typowaniu, to jeszcze nie jest tak źle, ponieważ biorca się jeszcze o tym nie dowiaduje. Najlepiej by było, gdyby po prostu nie odmawiali ci dawcy, ale często się tak zdarza, że może zachorował jednak i zaktualizował danych. Więc wtedy jeszcze pyta się tam fundacja kilka razy, czy podtrzymuje swoją decyzję. No najgorzej jest, jak się wycofa dawca zaraz przed pobraniem, ponieważ funkcje życiowe biorcy są tak obniżane, że najczęściej on po prostu umiera, jak nie dostanie tego przeszczepu. Najprościej zarejestrować się przychodząc na Dzień Dawcy, jeżeli jest organizowany w naszym mieście. W naszym mieście, w Sanoku, akurat teraz 26 i 27 listopada są organizowane Dni Dawcy na PWSZ-cie. Więcej informacji można na stronie www.dkms.pl. Jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść lub po prostu nie będzie chciał, można się zarejestrować przez stronę www.dkms.pl. Wypełnić formularz, oni przysyłają pałeczki do wymazu, trzeba odesłać. Koperta jest opłacona, odesłać i poczekać na potwierdzenie rejestracji. tvpodkarpacie.pl